Witamy, witamy. Dziś z Olą i Darem. Taki rekonesans. Pojechaliśmy w Polskę. Nie nagrywałem. Myślę sobie nagram, dopiero jak będzie pierwszy fancik. No i jest. Deska. Od kibelka. Nie. Zatyczka. Od fajki, od cybucha. Szkoda, że nie ma wieczka. Jest pierwszy fancior. Ogólnie pole duże i puste. Także pewnie za chwilę zmienimy miejscówę. Dobra, lecę. To do następnego. Patrz, jak nakosiła. Nie, ja deska jest... od kibelka. Kurde, nie wiesz co to jest? Nie. No łódka. To jest magazynek na 5 naboi Mauzera. No i kulka muszkietowa, jakby nie patrzeć. Mi się wydawało, no, że to jest... No, kurde, mówię, no... Więcej się nie zabierzemy. Rozbiłeś bank. Ja cię pierdzielę. Masakra. Meniczy. Który to rok? Odwróć. 1783. Ale piękna. Kurde. Strzał dnia. Pięknie. Gratulacje. Mega, mega. Mega, mega. Ale takiego samego jeszcze nie było. No, coś pięknego. Piękna patyna. Nie widać tego. O, teraz złapało. Taka pomarańczowa. Super. Super, super. No ja biedny 10 zł z PRL-u i 10 fenoli. Dobra. Masz jeszcze coś? Mam. No, ty niedobry, ty. Ale kurde, zarąbisty stan. No. Ola też coś tam ma. Jeszcze złotówę wypróbowałem. To jest chyba fenol. Zastrzeżenie niemieckie. Stara złotówa. Jakiś zadupek albo resztki guzika albo cholera wie co to jest. Jakiś śmieć. Super, zabieraj. Lecimy dalej. Jest w końcu jakiś fajny fancier u mnie. Wyszedł guziolek. Przeczyszczę go. Jest prusaczek z herbem, z koroną. Kompletny z łóżkiem. Można powiedzieć, mój pierwszy fancik dzisiaj. Taki, który cieszy. Takie pole ogarniamy. Tam Ola pod kukurydzą. Nie widać jej. O, teraz. Darło tam daleko. Dobra, lecę dalej. Widzisz? Takie masz kopać. Tak. Piękne jest, nie? Fajny guziorek. No, ja mówię, ja na, przez oko widzę gościa na koniu, jakiegoś jelenia tam. Patrz, jeszcze jest z jakimś tym. Czekaj, czekaj, niech złapie. Niech mój procesor złapie, która to jest strona. Ale takie ciężkie. Ciężko na sobie. No, ale coś, nic tu nie widać. Coś tam jest, jak bery coś na koniu. Nic nie widać. No mówię ci, przez oko jakiegoś jelenia widzę, drzewo, gościa na koniu, jak bratynka. No zależy co paliłeś, nie? Co? Zależy co paliłeś. Co tam jeszcze, Dareczku? Olida, nie wiem co to jest. Które to było? Taka, ciężka, taka ciężkawa moneta, ale nie widać nic co to jest. Piątka PRL, już widzę. Widzisz? No. Gdzie? No jest, no jest tutaj orzeł i Rzeczpospolita. Jest piątka PRL. A to może ta? Nie, tu widziałem orła. Tutaj jest para. Co to za... No, ta, to samo. To samo. No, ale kurczę,
24 cześć talara, mega, mega. No, ja tam jeszcze jakieś zwłoki żołnierzyka łowionego, kule, PRL-a i ten. Już tylko powiedziałam same PRL-ki. Poka, poka. No, fenola miałeś ładnego. Chwaliłaś. Jest piękny, piękny stan, cesarstwo niemieckie. 1886. No. Kurde, cudowny. Super, zaraz owijamy. No jest złotówa 49. No jest złotówa. No kurde. To super. Teraz wykopałam dwa dołki tutaj. Mhm. Co mnie krzyczałeś na już na mieście. Dobra. Na ładnej patynce tam ten fenol. No super. Jedziemy na następną miejscówkę. Super wygląda. Byliśmy na takiej miejscówce, ale cię nie zna. Także spadamy dalej. Taką blaszkę wykopałem i chyba kawałek czegoś. Wygląda na srebro, dosyć ciężkie, z łóżkiem. Dobra, to śmigamy dalej. Jest nowa miejscówka. Co? Już ładny guziczek wytargałem. 3 minuty na polu. Szkoda, że bez łóżka. Nie wiem, czy to jest srebro. Dobra, lecę dalej. I kolejna miejscówka. Jest monetka. Weimarek, 24 rok. I teraz guziczek. Malutki, malucieńki, chciałem powiedzieć. Z chwileczką, super. I nawet z łóżkiem się uchował. Więc lecę dalej. Lecę do Dara. Znowu ma super monetkę. No jest 24 część talara. Ale fals epoki. Widzisz tam, który rok? No będzie 80 chyba drugi. Wiesz? Fals. Bita w miedzi. Posrebrzona. Po sreberku zeszło. Proszę bardzo. Ale cię pocieszył, nie? Nie gratuluję. Patrzcie, ja wam pokażę, co ja mam. Depozyt. Depozyt krawcowej. Ale by też mamy tyle. Kurde, tyle kalesonów. No nie no, tyle już nakopałem w życiu. Ale w ciągu pół godziny to jest rekord Guinnessa. Fajne miejsce. No zobaczymy, co tu jeszcze wyjdzie. Lecę. No proszę. Napalonek wpadł. Darowi. Nie zasłaniaj. Ale chyba wytarty. Jakieś pokrętło. To do zaguzior. A grzybeczek. Fajny. Grzybeczek. Grzybunio. Grzybunio, niunio. No, a ja tyle. Dzisiaj będzie zupa z kalesonów. Na obiad. Dobra, lecimy, znowu zmieniamy miejscówkę. Tak. Albo pierogi. Pierogi z guzików. Guzików, kalesoniaków. Tu jest lasek, skoczysz po jagody. O, dobra. Po jagódce na guzika. Już nie muszę mówić chyba. No jest pierwszy fancik, guziczek. Taki ładny, do mojej kolekcji. Z uszkiem. No, trochę wygięty, ale fajny. Dobra, lecę. Kawałek malborka na opórszczyźnie. A tam już widać Zakopane.
gdzie uciekasz? Nie chcę zobaczyć mojego fanciora. Jest janczarek. Szkoda, że nie cały. A chyba znowu zmienimy miejscówę. Fajne pole, ale puste. Pewnie już tutaj ktoś przełaził. Lecimy dalej. A co to jest? O, 50 zł. Takie ładne, czerwone. I dwa fenolki. Cesarstwo niemieckie i Weimarek. I kula muszkietowa, i jakaś rozdóbka. Nie było to źle. Tylko my żeśmy blaszki nakopali. No i kończymy tą nierówną walkę. Pozdrawiamy wszystkich. Naszą grupę. Wszystkich. Dla Dorotki oddaję buziaki. Tak. Buziaki dla Dorotki. No i do następnego wypadu. Pozdrawianka. Hejka.